Witajcie! W dzisiejszym odcinku opowiemy o mulczowaniu gleby. Dowiecie się także, jakie korzyści niesie ten zabieg, a także jakie maszyny można wykorzystać. Mulczowanie jest techniką stosowaną w rolnictwie, która polega na pokrywaniu powierzchni gleby różnorodnymi materiałami w celu optymalizacji jej właściwości. Przynosi liczne korzyści zarówno dla roślin, jak i dla całego ekosystemu. W praktyce rolniczej ta technika staje się coraz bardziej popularna, a jej skuteczność została wielokrotnie potwierdzona przez badania. Główną zaletą mulczowania jest ochrona gleby przed niekorzystnymi warunkami środowiskowymi. Warstwa mulczu działa jak osłona, chroniąc grunt przed nadmiernym wysychaniem w czasie upałów oraz przed erozją, która może być skutkiem uderzenia kropel deszczu. Dzięki temu woda z opadów jest zatrzymywana w glebie, a nie spływa po jej powierzchni, co minimalizuje ryzyko utraty składników odżywczych. Proces mulczowania wpływa bezpośrednio na jakość ziemi uprawnej, reguluje ilość i jakość mikroorganizmów w glebie oraz na zachowanie w niej równowagi biologicznej mikroorganizmów. Głównym celem tej praktyki jest ochrona ziemi przed negatywnymi czynnikami zewnętrznymi oraz poprawa jej struktury i żyzności. Jedną z korzyści płynących z mulczowania jest ograniczenie parowania wody z powierzchni gleby. Warstwa mulczu działa jako bariera, która utrzymuje wilgotność w gruncie, przyczyniając się do efektywniejszego gospodarowania zasobami wodnymi. To szczególnie ważne w suchych i upalnych okresach, kiedy zapotrzebowanie roślin na wodę jest największe. Kolejną istotną zaletą mulczowania jest redukcja wzrostu chwastów. Dzięki temu, że warstwa mulczu ogranicza dostęp światła do gleby, hamuje kiełkowanie i rozwój chwastów, co w efekcie zmniejsza konkurencję dla roślin uprawnych o zasoby i składniki odżywcze. W rezultacie rolnicy mogą zmniejszyć ilość środków chemicznych stosowanych do zwalczania chwastów, co przekłada się na mniejsze obciążenie środowiska i niższe koszty produkcji. Dodatkowo mulczowanie przyczynia się do ochrony gleby przed erozją. Warstwa mulczu działa jako osłona, która chroni ziemię przed działaniem deszczu czy wiatru, zapobiegając jej degradacji. Dzięki temu nawet podczas intensywnych opadów czy silnych wiatrów struktura gleby pozostaje nienaruszona, a składniki odżywcze pozostają na miejscu. Nie można również pominąć wpływu mulczowania na poprawę struktury gleby. Materiały organiczne używane do mulczowania, takie jak słoma czy ścięte rośliny, dostarczają cennych składników odżywczych do gruntu. Ponadto pod wpływem procesów biologicznych zachodzących w warstwie mulczu dochodzi do aktywacji mikroorganizmów, co przyczynia się do dalszej poprawy struktury gleby i jej żyzności. Mulczowanie staje się coraz bardziej cenioną praktyką w zrównoważonym rolnictwie. Pozwala ono nie tylko na poprawę produktywności gleby i jakości upraw, ale także na redukcję negatywnego wpływu działalności rolniczej na środowisko naturalne. Dlatego też w coraz większej liczbie gospodarstw rolnych na całym świecie mulczowanie staje się integralnym elementem strategii zrównoważonego gospodarowania zasobami ziemi. W praktyce mulczowanie często realizowane jest za pomocą specjalnych maszyn rolniczych. Jednym z popularnych producentów takiego sprzętu jest Rolmaco, który oferuje brony mulczujące, wały nożowe oraz brony talerzowe do ultrapłytkiej uprawy. Skupmy się na bronach mulczowych, które są wyposażone w podwójne palce robocze o odpowiedniej grubości i długości umieszczone na solidnych rurach. Elementy są regulowane hydraulicznie, co umożliwia dostosowanie kąta ich pracy do potrzeb konkretnego zadania. Najważniejszą cechą brony mulczującej dostępnej w Rolmaco jest jej wszechstronność. Maszyna ta może pracować z prędkością nawet do 25 km na godzinę, co pozwala na szybkie i efektywne mulczowanie dużych obszarów. Dodatkowo, opcjonalne talerze lub wały tnące umożliwiają jeszcze bardziej precyzyjną pracę, zapewniając jednocześnie napowietrzenie gleby. Mamy nadzieję, że dostarczyliśmy kolejną porcję ciekawej wiedzy rolniczej. Jeśli potrzebujecie więcej informacji, zapraszamy na naszą stronę internetową lub do bezpośredniego kontaktu. Zachęcamy także do subskrybowania kanału, a także zapoznania się z poprzednimi filmami. Do zobaczenia już wkrótce.